Krzysiu, jesteśmy po twojej walce z Miszą Ołojanem z Russian Boxing Team. Rozpoczęliście dzisiejszy mecz z Rosją w Warszawie. Przegrałeś, ale możesz być chyba z siebie zadowolony. Jak oceniasz swój występ? No wiadomo, no, trochę ciężko było z tak doświadczonym zawodnikiem boksować, no ale powiem, że to mnie strasznie nie tłumaczy, ponieważ trzeba potrafić z każdym wygrywać, tak? Rywal chyba nie pasował ci stylowo, dążyłeś do pół dystansu, a on cały czas chodził na nogach i walczył właśnie na dystans. To chyba cechuje jego styl, no. W pierwszych dwóch rundach to, no powiem, że mogłem trochę iść do przodu, trochę się pobić. W trzecie, no tak trochę średnio, a już chyba wiedział, że wygrywa walkę, to już strasznie zmienił swoją taktykę, strasznie uciekał do tyłu, uderzał jeden, dwa, góra, trzy ciosy i już go nie było obok. Ciężko było go złapać. Ołojan chyba nie bił mocno, ale bardzo precyzyjnie, tak? Takie odniosłem wrażenie oglądając tą walkę. Precyzyjnie, no dostawałem dużo ciosów, strasznie w bok głowy, może kilka doszło takich celnych, co poczułem, w tym na korpus. Dopingowała cię spora rzesza kibiców, bo w końcu pochodzisz z Warszawy, to na pewno ten doping niósł ciebie w ringu. No wiadomo, tam słychać było strasznie kolegów z drużyny, kolegów no, z innego klubu, dziewczynę, jak i zarówno moją rodzinę było strasznie słychać. I to powiem, że bardzo dużo daje. Widać było właśnie to doświadczenie też Ołojana. Widać, że faulował chwilami głową, barkiem ciebie przyciskał. Sędzina zwracała na to uwagę. A powiem szczerze, że jakoś nie odczułem jego fauli. To mogę powiedzieć, że bardziej ja faulowałem niż on. Jakie plany teraz na najbliższe tygodnie? No na pewno, no jutro sobie odpocznę, w poniedziałek może wyjdę sobie, pobiegam i od wtorku już ruszam z mocnymi treningami. Powodzenia, dzięki za wywiad.